Tutaj ze mną, jak widzicie, mam kopertę ze sobą, a w niej imię na literkę M. Kto mi to imię poda jako pierwszy, wygra 200, więc mam nadzieję, że nie będę musiała długo czekać. Pierwsze skojarzenie. Zastanawiamy się, przychodzi nam imię na literkę M, no to chwytamy za słuchawki i trafiamy do studia, a ja w tym czasie przypominam wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Pamiętaj, płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasze numery. Musisz zgłosić się we właściwym momencie. Szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, to zostajesz połączony z moim studiem. Zdobywasz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie, a więcej dowiesz się na 378 stronie Gazety Telewizji Polsat. Dobrze, no to co? Imię na literkę M. Kto ma pomysł, kto wie, dwie drogi do studia. Gwiazdka 7304 z telefonów komórkowych, ze stacjonarnych 0704 304 304, więc jeżeli już ktoś z was ma pomysł, no to serdecznie zapraszam do studia. Imię na literkę M. Kto skojarzył? Numer znacie, ale przypomnę je raz jeszcze. Gwiazdka 7304 z telefonów komórkowych, ze stacjonarnych 0704 304 304. 200. No i proszę, halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaka jest odpowiedź? Maja. Maja, ładnie, ale jeszcze nie. Czekam dalej. Kto miał inny? Zabieram 300 zł. Gwiazdka 7304 0704 304 304. Uwaga, kto podjął taką decyzję? No, słuchajcie, najwyższa pora, to jest ten moment. W tym momencie nie dajemy się wyprzedzić. Szybciutko, kto ma pomysł, kto wie, trafia do studia. I... lawina telefonów. Nie czekamy, nie czekamy. Jaka jest odpowiedź? I halo, halo? Tak. Witam, czy 18 lat jest ukończone? Nie, mam nadzieję, że... O, i proszę, halo, halo? Dzień dobry. Halo, halo? Śmiało, jaka jest odpowiedź? Aj, no właśnie, tak to jest, ktoś się poddał, a może było za szybko. Może ktoś dzwonił do poprzedniej zagadki, albo pomyślał sobie, a najpierw trafię na otwartą linię, a potem będę się zastanawiać nad słowem. Słuchajcie, to nie zawsze działa. Nie zawsze ma się taki refleks, żeby od razu wpaść na rozwiązanie. Warto najpierw przyjrzeć się uważnie zagadce, kiedy wiemy, o co chodzi, wystukujemy numer telefonu. Nie ma problemu z trafieniem na otwartą linię, więc o to nie musicie się martwić. 500 do wygrania. Halo, halo? Słucham. Dzień dobry, jaka jest odpowiedź? Jaka jest odpowiedź? Ale na jakie pytanie? To na ekranie. Jakie to słowo? Jakie to słowo na ekranie? Ładunek. Ładunek. I bardzo dobrze. 500. Brawo, widzę, praca zespołowa, ale bardzo dobrze. Gratuluję. 500 dla pana, dla państwa. A my przechodzimy dalej. Co tym razem? Uwaga, uwaga. No, słuchajcie, zadziwiające tempo, ale o to właśnie chodzi. Kolejne słówko przed nami. No właśnie, ale jakie? 7 liter. Słowo doskonale znane. 500 do wygrania. No i tak jak przy poprzedniej zagadce, szukamy pierwszej literki po liniach pomocniczych. Wędrujemy, odczytujemy całe słowo. Kto to zrobi jako pierwszy? Gwiazdka 7304 z telefonów komórkowych, ze stacjonarnych 0704 304 304. Pamiętajcie o refleksie, bo tutaj naprawdę bardzo szybko do tej pory rozwiązujecie te zagadki, więc nie chciałabym długo czekać na kolejnego zwycięzcę bądź zwycięzczynię. No okaże się. 500. 500 do wygrania. Pieniądze wpadają do waszych kieszeni i to w szybkim tempie, tylko musicie po nie sięgnąć, wybierając numer. Kto już wie, kto już odczytał słowo, w tym momencie powinien trafić tutaj do mnie do studia. Jakie to słowa? 7 liter. Pamiętajcie, szukamy pierwszej litery, a potem po liniach pomocniczych. To nie jest godzina, zobaczcie. Od Z do I nie ma linii pomocniczej. Jakby była godzina, no to tak, G, O, D, Z, no dobrze. Ale potem od Z możemy iść tylko do A. Zobaczcie, widzicie to? No nie, chodzi o inny wyraz. Jaki? Nie godzina. Też na G, też znane słowo. 1000 zł widzę na ekranie. No dobrze, no tak. Były dwa telefony w sprawie tej zagadki, jeszcze nikt jej nie rozwiązał. Dobrze, myślę, że to słuszna decyzja. Dobrze, jakie to słowo? Pierwsza litera, rzeczywiście G. Tak, to by się zgadzało, no ale... co dalej?
No, kto już wie? Bo ja płacę za wiedzę. W tym programie płacę za wiedzę. A płacę solidnie. 1000 zł. Przypuszczam, że większość osób skorzystajcie z tej podpowiedzi reżysera. Może się kojarzyć na przykład z bocianie, z bocianem. Bocianie g... Czyli nie bocianie godzina, tylko bocianie... No, kto wie? Dostaliśmy 1,5 minuty. Dlaczego? Już musimy, tak? No cóż, moi drodzy, w takim razie... Bocianie... Koniec programu. No dobrze, trudno. 1,5 minuty. Nie czekamy do końca, tak jak do tej pory. Czas... start! Kto wie, naprawdę śpieszy się, żeby tutaj trafić. Nie ma na co czekać. Kończymy program, a ja chcę tutaj rozdać 3000 zł i to w tym momencie. No to uwaga. Minuta i paręnaście sekund. Kto teraz trafia do studia? Parę razy już dzisiaj używaliśmy tego zegara i on pomagał, bo nie czekaliście do końca. Teraz też zróbcie tak samo. Do wygrania 3000 zł. Zresztą tak jest koniec programu, więc ja wiem, że nie muszę namawiać. 3000 zł za jedno, jedyne słowo. Nie godzina. Bocianie g. No.